wspaniały człowiek, wspaniały trener. Najprzystojniejszy z trenerów. Jest dla nas super człowiekiem. Nikomu jeszcze nie odmówi żadnej pomocy. Zawsze mówi dzień dobry. Jest dla mnie jak ojciec, którego w życiu nie miałem. Jest przede wszystkim dla mnie i autorytetem i czuję się dumny, że mogę tu u niego boksować, uczyć się, doskonalić swoje umiejętności. Zapraszam wszystkich chętnych. Dzielę od samych początków moich, czyli 2004 rok. 10 lat przerwy. Teraz pomaga mi powrócić do dawnej formy. Lewa, prawa, z dołu, jedziemy, zejście na lewą nóżkę i z kolana z biodra, 15. Po prostu koledzy na podwórku, obok naszego podwórka był dom młodego robotnika i tam była sala bokserska, sala do tenisa stołowego i jeszcze chyba koszykówka była. I to były właśnie trzy dyscypliny. A ja, że byłem chudziutki, drobny, malutki, no to zacząłem od tenisa stołowego. I trenowałem tenis stołowy. Koledzy potrzebowali zawodnika w wadze papierowej, a ja malutko ważyłem. Przynieśli na podwórko rękawice. Pierwszy sparing miałem w piaskownicy. Nieźle wypadłem, kolega taki był super zawodnik w średniej wadze, Bazyl, nazywali go Wacek Wakulicz i on mnie przepilnował i zaciągnął mnie na trening bokserski. Tam dlatego, że to był sparing, także założyli mi rękawice i puścili mnie z tymi zawodnikami Sutnika Kraków, którzy już boksowali. I okazało się, że byłem od nich lepszy. Także w niedzielę były zawody i namówili mnie, żebym boksował, mimo że nie miałem badań lekarskich, na książeczkę zawodnika, który już miał badanie bokserskie, boksowałem w meczu Kraków-Katowice. Wtedy spotkałem się z wadze papierowej z Henkiem Średnickim i wygrałem na punkty. Ale nie powiedziałeś, że w rewanżu ze mną przegrałeś. A ja mówię, no przegrałem, no ale to minimalnie na punkty i u ciebie na wyjeździe. Faktycznie, w rewanżu wygrał. I później się już nie spotykaliśmy, bo ja poszedłem do wagę wyżej. On został w papierowej muszy, a ja doszedłem do półśredniej. No. No boksowało się. Wtedy była Liga Juniorów. Byliśmy w Lidze Śląskiej. Tam było bardzo dużo drużyn, także co tydzień, co dwa tygodnie były zawody bokserskie, mecz bokserski. Także zrobiłem dość dużo walk. Ale w papierowej miałem tylko kilkanaście walk, później przeszedłem do muszej, koguciej, piórkowej i się zatrzymałem na wadze lekko półśredniej. W drugiej lidze, no. No ale zdarzało mi się boksować i z mistrzem Polski, i z wicemistrzem, z Prochoniem, i z Wąsowiczem Jackiem. Jednego miałem na deskach, z drugim remis mi dali, a też powinienem wygrać. Także no, takim szczególnym zdarzeniem, co dostałem się do kadry Polski, to mieliśmy zgrupowanie bokserskie Wiśle w starcie i tam była kadra Polski juniorów w boksie. Także zaprosili nas na szparingi, nas zawodników Sutnika. I okazało się, że zawodnicy, którzy boksowali w kadrze w mojej wadze, byłem od nich przynajmniej równy albo trochę lepszy. Także dostałem powołanie do kadry i tak się zaczęło, no, przygoda z kadrą. No po prostu, tak się trafiało. No. Jak byłeś dobry i przyszłościowy i zdolny i wygrywałeś właściwie z wszystkimi, no to Legia to były takie czasy, że kogo chciała, to brała do wojska.
mimo że miałem opory i że mi w tym hutniku było dobrze, zatrudniony byłem w hucie Lenina, miałem dostać mieszkanie i mi było dobrze, nie potrzebna by mi było Legia, no ale się okazało, że później się okazało, że bardzo dobrze się stało, że mnie ściągnęli na siłę do Legii, gdyż w Legii szybkie sukcesy zacząłem odnosić. Dostałem się do kadry, pojechałem na Mistrzostwa Europy, pojechałem na Mistrzostwa, na Olimpiadę. No, wydaje mi się, że z innego klubu to by było dużo ciężej się dostać. Takim przyjacielem do tej pory to był Janusz Gortat. Jest, był i jest, naprawdę jest super kolega, super przyjaciel. I był na moim weselu, na wszystkich uroczystościach. Dawniej to się za dawnych, w latach 80., 90. się obchodziło, no to się odwiedzało z rodziny. To była właśnie wspólna Legia, to Warszawa, to była wspólna rodzina. Wszyscy spotykaliśmy się na imprezach, na imieninach, urodzinach. Na weselu moim było, wesele się odbyło na sali bokserskiej, Pieny Łazienkowskiej i było 60 osób. I wszyscy sportowcy byli, wszyscy bokserzy i z innych dyscyplin tak samo, także to były takie inne czasy, no. Była drużyna, były obozy piękne, zgrupowania, sekcja miała swój autokar na mecze ligowe, no piękne czasy dla boksu były. Nie? No bawiło się, no rzadko chodziłem, bo wiadomo, że zawody, treningi w okresie startowym to raczej się nie chodziło. Ale później poznałem przyszłą żonę i chodziliśmy. No. Przede wszystkim Stodoła do Sarpu, później Stolica była. Także był czas na trening, mocne zasuwanie i ten, ale był też okres przerwy na przykład, letniej czy ten. To wtedy można się było rozluźnić i pójść na dyskotekę, nawet jakiegoś drinka wypić, ale bez przesady. Przygotowania, no przede wszystkim pierwsze zgrupowanie to było w górach wysoko. Jeździliśmy do Doliny Chochłowskiej albo do Zakopanego. No, kadra to jechała do Chochłowskiej, dużo wyżej, a Legia do Doliny Kościeliskiej, bo tam był ośrodek wypoczynkowy, wojskowy i tam mieszkaliśmy i też wychodziliśmy wysoko w góry na marsze. I to było najlepsze przygotowanie. Wyjście takie w góry, 4-5 godzin po górach, wysoko w górach, ładowało się akumulatory i tylko były chodzenie i siła dynamiczna, siłownia, piłki ciężkie. A później się schodziło i za 2 tygodnie jechało się do Wisły, albo do Cetniewa, albo gdzieś do jakiegoś innego ośrodka i były przygotowania już specjalistyczne. Nie wiem, czy wymyślił, no. Na pewno gdzieś tam podpatrzyłem i po sobie się okazało, że to jest super sprawa, naprawdę. I się przekonałem na przykład, bo jeszcze miałem takie zdarzenie, miałem ciężki wypadek samochodowy. I to miałem 1,5 właściwie roku przerwy w karierze, ale po tym wypadku wróciłem i jeszcze zostałem dwukrotnie mistrzem Polski i wtedy się przekonałem, że trzeba oprócz treningu zasuwać samemu. Także biegałem, w domu trenowałem, walkę jeszcze nie robiłem z tymi ciężarkami, z tymi hantelkami 2-kilogramowymi i okazało się, na sobie przetestowałem, że to jest super sprawa, naprawdę. Najlepszy trening. Później ręce same chodzą, jak się człowiek nie, już tych ciężarków nie ma, założę rękawice, to rękawice jak piórko, no, no super sprawa, naprawdę. No i byłem wtedy młody chłopak, to ja miałem 22 lata, szybko awansowałem do kadry, do ten, wykosiłem wszystkich zawodników w swojej wadze, byli dobrze i Pierwieniecki był taki, no było kozaków dużo, no. Nikt się nie spodziewał, że ja wywalczę sobie miejsce, ale przebiłem się, awansowałem do drużyny i pojechałem na Olimpiadę. No i miałem też dużo szczęścia, bo jakbym na przykład tego Leonarda, z którym z Raja Szugara Leonarda, którego wylosowałem w półfinale spotkałem, jakbym w pierwszej walce, to bym przegrał i bym nic nie zdobył. No, no ale
To była taka prawda, że w tamtym czasie to on był nie do przejścia. No, był super zawodnik, ale ja chyba najrówniejszą z nim walkę zrobiłem. No. Ja nieraz nie byłem liczony i 3 rundy i to nie była taka zdecydowana wielka przewaga. No. Wygrał wyraźnie, ale... A innych wszystkich kozaków to on albo czasówki robił, albo kładł na deski. Także mam satysfakcję, że z nim 3 rundy i w miarę równo boksowałem. Ale jestem na remisie, bo z jego bratem, z Rogerem Leonardem, później w meczu międzypaństwowym w Las Vegas, Polska-USA, wygrałem zdecydowanie na punkty. Także mam remis z Leonardami. Mówią, teraz śmieją się, że to było właściwie mistrzostwo armii zaprzyjaźnione, bo tam, no ale była Kuba, były wszystkie kraje socjalistyczne, i a wtedy w boksie się liczyli przede wszystkim kraje socjalistyczne, no. Tylko Stanów Zjednoczonych nie było, no właściwie. No i jeszcze tam parę krajów też nie było, no. Na wysokim poziomie były te olimpiada naprawdę i no później przez boksie zawodowym też był mistrzem świata zawodowców przez 3 lata i wszystkich też nokautował. John Mugabe, kozak niesamowity, no. Takie, ale to miał propozycje, takie predyspozycje wrodzone, no. Pierwszy raz w życiu spotkałem zawodnika, co mówię, po każdym ciosie, czy lewe, czy prawe, to aż mi kurde w karku szczykało i świeczki się pokazywały. 2 razy byłem właśnie, przez to przegrałem walkę, no. Mimo, że całą walkę wygrałem, 2. rundę, 3. rundę, ale w 1. rundzie byłem na stojące 2 razy liczony. I to zaważyło, oni sobie od razu, sędziowie, już wtedy były takie układy, że 5 nas Polaków było w półfinale. To już za dużo nas było trochę i chcieli tak odrzucić przy równej walce. No szkoda, no ale z drugiej strony to sam sobie jestem winien, no. Trochę przysnąłem w 1. rundzie i 2 razy dałem się mocno trafić naprawdę, ale miał uderzenie niesamowite, no. Ale wytrzymałem i później go w 3. rundzie zdominowałem, no ale to już było, to już poszła taka, wiesz, 2 liczenia w 1. rundzie, to jednak to jest na olimpiadzie, to już jest potężny zastrzyk punktów i tego. 3-2. Był masażysta, ale tylko w karze narodowej. I to jak się tam dostałeś raz na parę dni do niego, poklepał, potem wcierkę jakąś zrobił, jakaś kontuzja czy coś, ale tak to nie było. Tak samo tej suplementacji nie było nic. No. Później dawali nam, wozili takie w karnisterkach napoje jakieś energetyczne po mocnych treningach, żeby się szybko uzupełnić te braki węglowodanów, czy tam. No ale suplementacja wyglądała tak, że na przykład multivitaminę, czy jakiś benerok, taki słynny był kiedyś benerok, to taka multivitamina, no. Uzupełniany witamin po prostu, no. No i trzeba było się po prostu dobrze odżywiać, no. To była najlepsza suplementacja i mocny trening, no. Naturalne sposoby. Nie było żadnych faszerunków takich, no. Chociaż Niemcy się już faszerowali. Miałem przypadki, że z Niemcami boksowałem, to wydaje się po 2. rundzie, że on już umiera, że już w 3. rundzie go zniszczy. On wychodzi do 3. rundy jak do 1. rundy. No. Także oni się musieli czymś faszerować, mieli medycynę sportową na dużo większym poziomie. I wiem o tych zawodników, że dostawali jakieś tam szczykawy, jakieś tam... Faktycznie suplementacja była taka mocna.